Tabela pierwsza działu pierwszego zawiera dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych. Po wejściu w opcję Dodaj widzimy listę miejsc prowadzenia działalności z następującymi informacjami: Numer, nazwa i adres miejsca prowadzenia działalności. Należy pamiętać, że wybór miejsc prowadzenia działalności w tabeli pierwszej działu pierwszego jest ograniczony do możliwości wyboru wyłącznie miejsc prowadzenia działalności z obrębu województwa, toż samego ze wskazanym adresatem, to jest marszałkiem województwa. Aby dodać miejsce prowadzenia działalności, należy wybrać opcję „Dodaj miejsce prowadzenia działalności”. System wyświetli formularz dodania nowego miejsca, który zawiera trzy sekcje: Dane miejsca prowadzenia działalności, Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD i sposób gospodarowania odpadami. Aby uzupełnić dane miejsca prowadzenia działalności, należy kliknąć w jedno z pól: nazwa, numer, adres miejsca prowadzenia działalności. System wyświetli wyszukiwarkę miejsc prowadzenia działalności podmiotu według województwa toż samego ze wskazanym na sprawozdaniu adresatem, to jest marszałkiem województwa. Po wyszukaniu miejsca System automatycznie wprowadzi nazwę, numer i adres miejsca prowadzenia działalności. Następnie należy podać datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami. Aby dodać rodzaj prowadzonej działalności według polskiej klasyfikacji działalności, Należy wybrać przycisk Dodaj PKD. System wyświetli wyszukiwarkę PKD, z której podmiot wybiera odpowiedni kod lub kody PKD zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością w danym miejscu. Następnie należy wskazać sposób gospodarowania odpadami. Mamy tu do wyboru. Wytwarzanie, zbieranie, odzysk z podziałem na przygotowanie do ponownego użycia, recykling, prace ziemne i pozostałe procesy odzysku oraz unieszkodliwianie z podziałem na składowanie oraz inny proces unieszkodliwiania. Opcja Zapisz. Umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy miejsc prowadzenia działalności. Opcja cofnij pozwala powrócić do listy działów i tabel bez zapisania danych. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. Jeżeli podmiot w danym miejscu prowadzenia działalności posiada instalację, powinien wprowadzić informacje na ich temat. W tym celu należy wejść w opcję i wybrać instalację. System wyświetli listę instalacji. Aby wprowadzić dane o instalacji, należy wybrać opcję Dodaj instalację. System wyświetli formularz Dodania nowej instalacji, w którym należy podać nazwę instalacji, urządzenia, obiektu unieszkodliwiania odpadów. Składowiska zakładu w kontekście dodanego miejsca prowadzenia działalności. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy instalacji. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. Aby dodać kolejną instalację, należy ponownie wybrać przycisk. Dodaj instalację. Podmiot powinien wprowadzić wszystkie instalacje w zakresie miejsca prowadzenia działalności, dla których chce złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Przycisk opcje, znajdujący się obok nazwy instalacji, Umożliwia edycję lub usunięcie wprowadzonych danych. Jeżeli dla miejsca prowadzenia działalności oraz instalacji wprowadzonych w dziale pierwszym zostanie uzupełniona jedna z tabel działów od 3 do 13, podmiot nie będzie miał możliwości usunięcia do danego miejsca prowadzenia działalności oraz instalacji w dziale pierwszym. Aby usunąć dane w dziale pierwszym, Najpierw należy usunąć uzupełnione pozycje w tabeli dla danego miejsca prowadzenia działalności w działach od 3 do 13, a następnie przejść do działu 1 i usunąć dodane miejsce prowadzenia działalności lub instalację. Aby wrócić do widoku listy miejsc prowadzenia działalności, należy wybrać Cofnij i ponownie cofnij aby wrócić do listy działów i tabel